Cześć, jestem Klawio to Kanono i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Wodorek pierwiastka chemicznego X rozpuszcza się w wodzie, a otrzymany roztwór po dodaniu roztworu fenoloftaleiny barwi się na różowo. W atomie pierwiastka X znajdują się dwie powłoki elektronowe, to znaczy, że mamy go w okresie drugim. Podaj wzór sumaryczny wodorku pierwiastka chemicznego X i określ jego charakter chemiczny. OK. Mamy dwie powłoki elektronowe i mamy tutaj okres drugi. No to możemy mieć dwa prawidłowe rozwiązania. Pierwszy, no to z pierwszej grupy mamy lit, czyli mamy Li. Wartościowość 1, wodór też. Hop. Lub możemy mieć N-kę trójwartościową. I wtedy tu mamy H. 3. I oba te wodorki mają charakter zasadowy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.